Cześć! Dzisiaj będzie trochę o klasach i metodach generycznych. Powiem mniej więcej, czym one są, i pokażę Ci podstawowe zastosowania tego typu klas, więc myślę, że będzie to fajny materiał właśnie dla osób, które dopiero gdzieś się uczą C-Sharpa i zastanawiają się właściwie, jak można wykorzystać tego typu klasy i metody. Więc na początek w ogóle sobie powiedzmy czym są klasy generyczne i metody generyczne. A sprawa jest tutaj właściwie prostsza niż mogłoby się wydawać, bo tak naprawdę klasy i metody generyczne w dużym skrócie to są konstrukcje, które po prostu pozwalają nam napisać kod raz i wykorzystywać go w kontekście różnych typów. I polega to na tym, że po prostu w określone miejsce będzie podstawiony typ, który podamy i nie musimy go znać w momencie pisania danej klasy czy metody. Myślę, że tutaj najprostszym ale też najpowszechniejszym przykładem stosowania chociażby klas generycznych są wszelkiego rodzaju kolekcje. Bo yy, zauważ, że jeżeli korzysta, korzystasz z jakiejś na przykład listy czy tablicy, yy, to yy, zwykle nie obchodzi tej listy, czy praktycznie nigdy nie obchodzi tej listy, co ona będzie przechowywać. Ona chce to tylko przechować. No ale żeby to przechować, no to musi jednak ostatecznie wiedzieć, jakiego typu to będzie. Yy, będzie obiekt, chociaż w początkowych wersjach C-Sharpa to nie było takie oczywiste, bo tam wszystko po prostu było trzymane jako typ object. No i później trzeba było sobie ręcznie to rzutować, ale obecnie, dzięki właśnie generykom, jesteśmy w, jesteśmy w stanie pisać chociażby kolekcje, które, które są dopasowane do konkretnego typu, i przez to jest też całe to pilnowanie, czy wszędzie, wszędzie ten typ się zgadza. Więc tak naprawdę. Generyki, czyli m.in. klasy i metody generyczne, pozwalają nam napisać kod, który jest uniwersalny dla więcej niż jednego typu danych i to my decydujemy w którym miejscu ten, ta uniwersalność będzie zastosowana. Więc skoro już mam otwarty edytor, no to jakby napiszmy sobie pierwsze wykorzystanie generyków, czyli tak jak powiedziałem, po prostu, po prostu listę. Czyli najprost najprostszy, najpowszechniejszy przykład stosowania tego typu konstrukcji. Więc zróbmy sobie using system collections generic. E, no i zróbmy sobie najprostszy przykład, czyli, no, tak jak mi tutaj na przykład pod podpowiada listę e, tekstów. I teraz tak. W tym przykładzie, który masz, masz na ekranie, e, list, no to jest po prostu klasa. Klasa, to jest po prostu klasa o nazwie list. Tak? I to, co mamy w tych nawiasach trójkątnych, to jest typ związany właśnie z tą generycznością czyli to jest typ, który podstawiamy jako ten generyczny parametr, który określa, z jakim aktualnie typem nasza lista będzie się mierzyć. Więc taki zapis powoduje, że tworzymy sobie, korzystając z generycznej klasy list, tworzymy sobie konkretny obiekt, który jest przypisany do tego jednego typu. W tym wypadku jest to typ string. Tak, czyli mamy tutaj list, obiekt, przepraszam, zmienną list, właśnie typu list dla stringa, no i jest utworzanie tego tego obiektu. I w tym momencie możemy sobie właśnie do, do listy dodawać jakieś, jakieś wartości, które muszą być typu Typu string, tak? Czyli tego typu, który podaliśmy. No bo jeżeli spróbujemy dodać jakąś liczbę, no to oczywiście mamy błąd. Um, typ int no nie jest przypisywalny do typu string. Ale teraz, jeżeli sobie w tym miejscu, to może uprośćmy ten zapis, w tym miejscu zamienię typ na int, to zobacz, zauważ, że już teraz string nie jest obsługiwany przez moją listę. A typ int, jak najbardziej. I w ten sposób ta sama klasa, raz napisana klasa list, może być wykorzystywana w różnych kontekstach. No i tak samo, automatycznie tutaj moja metoda add jest również w pewien sposób generyczna, tak? Czyli, czyli przyjmuje parametr typu, typu, który podajemy, ale jeszcze o metodach generycznych sobie więcej powiemy, bo to nie jest do końca metoda generyczna. Ok, ale teraz w jaki sposób możesz sobie taką klasę napisać samodzielnie? No i właściwie po co miałbyś to robić? Taki przykład, który mi pierwszy przychodzi do głowy, z którego sam często, znaczy relatywnie często korzystam, to jest na przykład bazowy typ NC, w którym jako ten generyczny parametr podaje sobie typ mojego klucza głównego, tak? no bo czasami mamy w bazie danych klucz główny, który jest, czyli te id, które jest na przykład intem, longiem, guidem, stringiem, tak? Różnego typu klucze zdarza mi się mieć, no a moja jakaś tam bazowa encja może być napisana raz i wykorzystana kilkukrotnie, więc w tym przypadku po prostu myślę, że będzie to dobry przykład który zademonstruje, w jaki sposób możemy sobie taką klasę generyczną napisać. Więc usunę, usunę sobie ten kawałek kodu. I dodam nową klasę o nazwie Base Entity. Tak, czyli jakaś moja bazowa klasa dla moich encji I to w jaki sposób e, się pisze klasy generyczne. To jest bardzo, bardzo proste. Po prostu mając nazwę klasy. Za nią dodajemy nawias trójkątny T i znaczy, to T jest jakby tutaj e, nie jest to z góry narzucona litera. Przyjęło się, że jest to po prostu e, ta litera od T, T od type. Więc zazwyczaj praktycznie 99,9% przypadków będzie właśnie oznaczone literą T. Może być równie dobrze F, może być X, ale trzymajmy się konwencji. Że zazwyczaj, jeżeli jest to pierwszy parametr, e, pierwszy typ generyczny, to jest to po prostu t. I teraz moja bazowa e, encja będzie miała pole ID, które będzie w tym momencie jeszcze miało nieokreślony typ. Czyli będzie to typ, który dopiero później sobie podamy. E, więc będzie to public t: ID i teraz e, y, moja klasa e, Base Entity może mieć pole id zale, typu zależnego od tego, co, co podamy. No i załóżmy, że każda na przykład e, każda moja encja ma jeszcze nazwę. To już żeby tak coś, coś więcej się działo. E, no i w ten sposób napisaliśmy po pierwszą, metod pierwszą klasę generyczną, która e, pozwala mi tworzyć e, e, korzystać z bazowej encji, niezależnie od tego, jakiego typu Moje pola id będę chciał mieć, tak? Czyli jeżeli teraz sobie dodam Klasę na przykład user entity I chcę żeby w, dla usera Na przykład to id było typu long No to wystarczy, że Wezmę sobie base entity I tutaj podam long Tak? Więc teraz jeżeli Przejdę Do mojego programu i utworzę sobie takiego usera user entity i sobie sprawdzę, jakiego typu, właśnie jest, jak, jakiego typu jest moje pole ID, to zobaczę, że jest ono typu long. Tak? Czyli property jest tutaj typu long, bo podaliśmy że chcemy korzystać z klasy base entity e, dla typu właśnie long. Teraz, jeżeli sobie zrobię drugą e, klasę, na przykład niech będzie e, order entity. No i dla orderów, na przykład chcę już mieć e, id typu guid. No to wystarczy, że skorzystam z kolejnej e, wersji mojej klasy Base Entity. I teraz jeżeli zrobię sobie var new order, no to zobaczę, że moje pole, e, moje pole id jest typu guid, tak? Czyli napisałem sobie raz moją klasę Base Entity, której, e, którą zrobiłem jako generyczną i od teraz mogę, e, mogę sobie wykorzystywać ją na różne sposoby, żeby żeby z niej żeby z niej korzystać w różnym kontekście tak, czyli jest to jeden z przykładów, kiedy możemy sobie zastosować właśnie klasy generyczne Usuńmy sobie teraz tutaj trochę kodu OK. i teraz jakby jest to Myślę, że dosyć prostem. no możemy tutaj jeszcze zrobić na przykład e, metodę typu void, która ma, no to już będzie taki przykład e, bardzo e, na siłę, no bo oczywiście no w ten sposób byśmy raczej tego nie robili, no ale załóżmy, że zrobimy sobie metodę setId, no która jakby nie wie jakiego typu jest id, więc teraz e, wróć, wróćmy sobie, Może do tego przykładu i jak sobie na że zrobię set id no to tu mogę podać jakiś typ long Czy po prostu liczbę całkowitą zrobię sobie order no i dla orderu No już nie mogę podać liczby bo oczekuję tej guida więc sobie zrobię guid No new guid i w ten sposób widać że moja bazowa klasa niezależnie od tego jaki sobie tutaj typ podałem tak? M może być napisana raz i wykorzystana wielokrotnie. No i w ten sposób mamy yy, właśnie implementację, yy, implementację klasy generycznej. A co teraz, jeżeli bym chciał yy, jeszcze napisać po prostu nie tyle całą klasę, co po prostu metodę? No, robi się to analogicznie i załóżmy, że zrobię sobie kolejną klasę. Yy, niech będzie to na przykład. O nie, tam. Test serwis, tak? Już mniejsza od nazwy. Ona jako taka nie jest generyczna, ale chcę, żeby miała generyczną metodę. Tak, jakiś tam void. Eee, generic test. W ten sposób. Tak. Dobra, niech, niech ma tutaj jeszcze na przykład. Yy, o, parametr typu T. I w ten oto sposób właśnie znowu przy samej metodzie, dodając te nawiasy trójkątne, no i tutaj T, czy jakąkolwiek inną literę, stworzyłem właśnie sobie metodę generyczną. I teraz mogę przykładowo zrobić sobie console, No i robić to string na. Na moim, na moim obiekcie, niezależnie od tego, jakiego typu on będzie. Tak, więc, e, więc jeżeli teraz sobie przejdę do mojego programu, to może usunę ten kodzik, e, test serwis, test serwis, e, i będzie generic test. I teraz. Mm. I teraz mogę tutaj oczywiście podawać wprost w nawiasach trójkątnych typ, dla jakiego dana metoda ma działać, dana metoda generyczna. Ale w przypadku metod nie jest to, nie jest to obowiązkowe, bo skoro i tak przekazujemy konkretne wartości tej, jako argumenty tej metody, to możemy mieć je po prostu wydedukowane, od, wzięte bezpośrednio. Przez, przez, przez nasz program bez podawania tego wprost. No bo jeżeli tutaj podamy sobie, właśnie na przykład jedynkę, czy podamy na przykład o string, no to kompilator już na tym poziomie wie, jakiego to będzie typu wartość. Więc w tym wypadku mamy metodę generyczną, która obsługuje typ string. Tak, jeżeli tutaj sobie wrócę do mojej jedynki, to Um, dotnet wydedukował, że t będzie typu e, int i moja metoda generyczna obsługuje w tym momencie e, typ, typ int, tak? Typ całkowicie liczbowy. Oczywiście to, ta dedukcja działa w momencie, kiedy mamy parametry, ale może być tak, właśnie, że tych parametrów m, tutaj nie ma. Tak. No i w takim wypadku, oczywiście. E, oczywiście musimy podać, jakiego o, jaki, o jakiego typu e, metodę nam chodzi, tak? Dla jakiego typu ją robimy? Więc napiszmy sobie tutaj, już w nawiasach trójkątnych, po prostu wprost int. No i w tym momencie nasza gen metoda generyczna obsługuje właśnie tego typu, ten typ. E, no i teraz. Poza tym przypadkiem, który wcześniej napisałem yy, z tą klasą bazową na przykład dla NC, która przyjmuje typ ID, yy, poza tymi wszystkimi kolekcjami, które są chyba najbardziej popularnym yy, zastosowaniem typów generycznych, yy, możemy też to wykorzystać yy, na przykład kiedy mamy wstrzykiwanie zależności, tak? Nie będę też rozwodził na temat samego wstrzykiwania zależności. Yy. No ale załóżmy, że z jakiegoś powodu chcemy na podstawie tego typu sobie na przykład pobrać konkretną, konkretną implementację. Konkretną implementację z naszego kontenera zależności. Więc przygotowałem sobie tutaj. Już odkomentuję. Przygotowałem sobie tutaj właśnie Dependency Injection container. No i załóżmy, że. Będę miał mm, jakieś, dwa, jakieś dwa serwisy. Niech będzie to na przykład e, test A, serwis, który ma. Dobra, a metody zaraz sobie zrobimy. I drugi serwis, który będzie test B, serwis. Tak. Na razie nie miałem kompletnie sensu. Znaczy, nic, nic po prostu nie robię, no ale załóżmy, że chcemy w jakiś sposób je obsługiwać. Tak się pozbędziemy. Więc sobie zarejestruję te dwa serwisy: test A serwis, test B serwis, tak. I teraz chcę, żeby moja metoda generyczna pobierała sobie obiekt. Pobierała sobie obiekt konkretnego serwisu, w zależności od tego, jaki parametr tutaj tutaj przyjmie. E, więc muszę sobie oczywiście. Um, serwis provider przekazać. No ale to już jest jakby poza, poza z, z zakresem materiału, o którym tutaj mówimy. Więc jeżeli nie wiesz, o co chodzi w tym serwis providerze, no to prawdopodobnie jeszcze w tym momencie nie jest to potrzebne. Jest to raczej dla osób, które. Już ogarniają ten kontener zależności. E, no, i teraz zróbmy sobie, że mm, serwis równa się service provider.get uh, required service. O. I w ten sposób. Może. O. Zasunię trochę dalej. W ten sposób mogę sobie na podstawie tego dla, dla jakiego typu generycznego dla jakiego typu w mojej metodzie generycznej tą metodę uruchamiam, mogę pobrać różny serwis, tak? Czyli mogę w tym wypadku zrobić sobie yy, test-serwis równa się new test-serwis tak? Tu muszę oczywiście service-provider podać no i wykonuję Moją metodę Generic Test na obu tych serwisach, O załóżmy, że zrobię to w ten sposób, że teraz zrobię Console readline Service i nazwa typu. Tak. I uruchomię, uruchomię program. OK. I teraz zobacz, żeby, żeby ci udowodnić, że to faktycznie zadziałało. Widzisz tutaj, że w konsoli, no poza tym e, tekstem start, który mamy tutaj, wypisał się test A service i test B service, tak? Czyli, czyli moja metoda w żadnym miejscu nie wiedziała o jaki typ chodzi, ale jednocześnie zadziałała dla obu tych typów. E, i w ten sposób możemy. Jest to jakby kolejne zastosowanie tego typu generycznych metod. Oczywiście jest to bardzo specyficzne i pewnie będzie mało przypadków, kiedy będziesz akurat tego w ten sposób potrzebować, no ale jest to dalej e, możliwe. Co więcej, możesz ograniczyć e, jakby zakres działania e, tych typów generycznych, bo załóżmy, że chcesz, e, żeby e, chcesz, żeby na przykład dało się e, wykorzystać tę metodę, ale tylko z serwisami, które implementują interfejs i service. Tak? Więc dodajmy sobie interfejs i service. Okej. Okay. Nie, nie ma w nim nic. No ale załóżmy, że tego potrzebujemy. I teraz, żeby określić e, pewne ograniczenia na ten typ generyczny, po, po prostu na końcu piszemy sobie dwukropek where T i service. O, przepraszam, bez, 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 bez dwukropka. Dwukropek ten nie jest potrzebny, dwukropek jest dalej. Czyli mamy nazwę metody. Tutaj określenie, że jest, że jest, to, typ, że jest to metoda generyczna. dam jakieś parametry. I potem określamy, że, gdzie T jest typu IService, Tak, i teraz, jeżeli sobie przejdziemy do metody do, do, do pliku programu, no to widzimy, że już nie możemy skorzystać z metody Generic, generic test dla, em, dla, kla, dla klas test A serwis i test B serwis, bo one nie implementują tego interfejsu. Więc teraz zróbmy, żeby klasa A, test A implementowała ten interfejs. I już widzisz, że błąd zniknął, bo e, jest spełniony ten warunek, który sobie tutaj podaliśmy. No i teraz, jeżeli test B e, też będziemy implementował ten interfejs, no to oczywiście e, też, to, e, też tutaj błąd zniknie, tak? E, I tak samo, tak samo robimy to dla e, klasy generycznej. Analogicznie, czyli po nazwie klasy i tutaj po, e, tym generycznym parametrze robimy sobie po prostu where i na T jest typu IService co w tym wypadku nie ma sensu, bo to jest po prostu ID, ale, ale jest to po prostu dla przykładu, że możemy w ten sposób też ograniczać na przykład e, możliwość podawania tych e, typów m, w miejsce tutaj e, tego placeholdera generycznego, e, ograniczać do konkretnego zakresu na przykład właśnie implementujących konkretny interfejs, na przykład interfejs idisposable, isortable, I nie wiem, coś, cokolwiek, co, co nam przychodzi do głowy, tak, bo na przykład jeżeli potrzebujemy, żeby obiekty, które przekazujemy do klasy czy metody były porównywalne ze sobą, no to możemy powiedzieć, że muszą one spełniać interfejs IComparable, no i wtedy niezależnie od tego, jaka to będzie klasa, jaki obiekt to wystarczy, że spełnia ten warunek, tak? To nas tylko obchodzi. No i tak naprawdę w ten sposób e, przeszliśmy przez taką najprostszą, e, najprostszą implementację klas i metod generycznych. E, tak jak mówię, na początku, zwłaszcza najczęściej, praktycznie w większości przypadków, będziesz używać klas generycznych, metod generycznych e, tylko kiedy będziesz korzystać z kolekcji. Mimo wszystko myślę, że warto wiedzieć, jak to, jak to zaimplementować, w jaki sposób możesz dodać tego typu klasy i metody w swoim kodzie e, i wykorzystywać do innych celów, tak jak na przykład tutaj sobie skorzystałem do stworzenia bazowej klasy, która ma e, możliwość. Wybierania dopiero przy dalszej implementacji, jakiego typu ID będzie będzie miała klasa, która dziedziczy z mojej klasy bazowej. Także mam nadzieję, że jest to dla Ciebie wiedza przydatna. Jeżeli chcesz rozwinąć temat, chcesz jeszcze dopytać o szczegóły, dopytać o coś, czego. Nie do końca to zrozumiałeś, to śmiało pisz w komentarzach. Zachęcam cię też do dołączenia do e, serwera Discord, do którego link jest w opisie tego filmu. E, tam można jak najbardziej tego typu dyskusje prowadzić. Za, zapraszam, zachęcam. E, zapraszam cię też do subskrypcji kanału. Jest mi bardzo miło za każdą subskrypcję, którą zostawiacie. Tak samo jak jest mi miło za każdą łapkę w, łapkę w górę. Jestem bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, którą zostawiacie pod tym i pod innymi filmami. E, i na dzisiaj myślę, że to wszystko. Także tak jak mówię, zapraszam do linku w opisie, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania i zostawiania łapek w górę. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!